Pancerna 5 Układu Warszawskiego. W latach 1958-1981. Główne uzbrojenie to ta ogromna stumilometrowa armata. W czasie Układu Warszawskiego, kiedy Układ Warszawski istniał, w Polsce stacjonowało około 5000 takich czołgów. Podobna ilość stacjonowała w Czechosłowacji i Niemieckiej Republice Demokratycznej. A może nie dyskutować. Jest to Bagatela 12-cylindrowy silnik o pojemności aż 38 litrów. Pomyślcie sobie, jakie macie malutkie silniczki w swoich samochodzikach. Niepotrzebne im żadne satelity. One po prostu jeżdżą, im się nie leje i jadą. Takim jak tutaj to spalanie wzrasta nawet po 300-400 litrów. I dodatkowo, na każde 100 km ten potwór pożera również około 20-40 litrów. Się w środku tam poruszają. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo mało miejsca. Jeżeli będziecie Państwo mieli okazję zajrzeć do środka, nie ma praktycznie miejsca na cokolwiek. Nie ma miejsca na jakąś dodatkową broń. Na środku jest pełno uchwytów na broń, pełno uchwytów na amunicję. Tam wszystko jest na środku. Tam nie ma nic.